tam proby, a ty teraz już nie nadążasz za mną, no. No chodź, chodź. No, tak, będę lecieć. Ja mogę przyspieszyć. No, jak ty przyspieszysz. Idziemy na wodospad Hengifoss. Wejście na tą górę było wyjątkowo ciężkie dla mnie, ale dałam radę. I zobaczcie, tu jest rzeka, w której mieszka potwór. Nawet nie połowa drogi, 2,5 km pod górę i to taką mocną, masakra. Tak, górka była całkiem niezła i masakryczna faktycznie, ale właśnie jak zobaczyłam ten wodospad i tą piękną panoramę, to stwierdziłam, nie, no idę dalej, bo przecież nie mogę tu stanąć, utknąć. Po prostu muszę iść zobaczyć to wszystko z bliska. Idę, bo idę, ale zastanawiam się, co ja robię tu. Masakra. Strasznie wysoko. Ale powoli da się wejść. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze, tak? Ile mamy iść? Ile tam jeszcze kilometrów, co? Powiesz? Dwa, tak? Dobrze, to idziemy dalej. Jedź sobie dalej. Ogólnie już teraz jest i cieplej, nie wieje wiatr strasznie. A ja idę i teraz już idziemy po płaskim, więc idzie mi się o wiele łatwiej. Przyjemnie ciepło jest, wiaterek jak to wiaterek na Islandii musi być. Przepiękna woda obok. Wspaniale tu jest. I jak widzicie, już niedaleko jesteśmy. Także niebawem dojdziemy do naszego punktu, w którym idziemy do naszego celu. Dotarliśmy. Wenus się wbiła do samej góry. Udało się i widzę, że warto. Szum tego wodospadu jest bardzo głośny. Woda. Czysta woda i zobaczcie, jakie kawałki skał wulkanicznych poodrywane. Jesteśmy daleko, daleko, jak w jakiejś Arizonie. Normalnie jesteśmy prawie w Stanach. Zobaczcie, jakie tutaj są wyrzeźbione skały właśnie. Nie wiem, czy to jest przez wodę. Wyrzeźbione chyba przez wodę. Kiedyś, dawno temu tej wody było dużo. A tu możecie zobaczyć, jakie są okresy różne lawy. Ruda to jest właśnie ta czerwona, to jest właśnie bardzo dużo żelaza tam jest. Rudy żelaza są, o.
dojechaliśmy do miejsca, które nazywa się Kaoraniuka. I jest to tama, która została wybudowana na potrzeby właśnie huty aluminium, którą widzieliście wcześniej. W roku 2003 czy 2004, jak ja tu pracowałam, to zaczęto budować właśnie tą hutę. I były straszne protesty tutaj. Dlaczego? Dlatego, że zniszczono najpiękniejszą część Islandii, tylko po to, żeby wybudować tamę, która zasila dzisiaj hutę. I zawsze chciałam tu przyjechać. I teraz jestem. I wiecie co? Widzę przepiękny kanion. Widzę przepiękny kanion, w którym nie ma wody, ponieważ ta cała woda jest po drugiej stronie zatrzymana przez tamę, na której w tej chwili stoję. Tak wygląda ten teren. Tutaj jest właśnie ta tama. Znaczy tama. Tutaj jest kanion, w którym nie ma już wody. Jest to smutne, ponieważ bardzo dużo zwierząt straciło swoje domy. Cała natura się tutaj zmienia. I krajobraz przede wszystkim się zmienia Islandii przez to. A tu zaraz za mną, po tej stronie, jest tama. Niestety nie pokażę wam w tej chwili, ale za chwilę, jak będziemy wracać, staniemy i będzie widać. Piękne miejsce, ale przykre, że zostało tak bardzo zniszczone przez tylko właśnie wybudowanie huty aluminium, kolejnej na Islandii. Ta cała woda, która nie przepływa, stoi tu. Tereny zostały zalane i właśnie 15 lat temu były protesty, żeby nie robić tego. No niestety nie posłuchano się ludzi, którzy protestowali, ekologów. I dziś mamy zalany właśnie cały teren. Także ta cała natura, te wszystkie zwierzęta potraciło domy. My mamy fabrykę. A w tle tam widać kawałek lodowca Vatna Jökull. Dlatego ta woda jest taka brązowa, ponieważ spływa właśnie spod tego lodowca. Tu jedna z kolejnych zakręconych dróg islandzkich. Fajniej tak, że był asfalt, oczywiście rzeka, w której mieszka ponoć potwór w tle, ale jak widzicie, akurat ja tutaj jechałam i po prostu ja nienawidzę takich miejsc, ja nie cierpię po prostu zjeżdżać. Wjeżdżać jeszcze się fajnie wjeżdża, ale zjeżdża się tragicznie. Tak, kiedyś ten most był metalowy i w ogóle jak się po nim jechało, to wydawał bardzo specyficzny, charakterystyczny, miły, fajny, ciekawy dźwięk. Ale zdziwiłam się, że go po prostu zrobiono, w tej chwili wyłożono drewnem. No, może to jest i lepsze, nie wiem, ale oczekiwałam mojego mostu, no i zdziwiłam się.
po dość trudnej drodze zeszliśmy do kanionu Studlagil. Studlagil oznacza kanion. Kochani, widok jest, no już po prostu brak słów, no jest znowu następny przecudowny, przepiękny, wspaniały. Po prostu Islandia ma swoje uroki. Zobaczcie i wy. Wspaniały kanion. Jest moc, bazalt, skały. Oczywiście też może być niebezpiecznie, więc trzeba uważać, żeby za bardzo tam nie podejść. I tutaj w tym kanionie jest bardzo dużo znanych zdjęć na internecie. Zawsze byłam ciekawa, gdzie to jest. Nigdy tu wcześniej nie byłam. Naprawdę jest moc. Warto to zobaczyć. No jak zawsze koniki i Wenus musi zaprzyjaźnić się z konikami. Ale konik coś sapie. Konik, halo. Halo. Ty, tak? Taki ładny konik. Śliczny konik. Widzicie? Konik. Konik starszy pan, tak? Tutaj też? Tak? Też? Taki ładny konik. Śliczny. Śliczne koniki. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Zajechaliśmy na parking na pole namiotowe i stwierdziliśmy, że jest tak zimno, bo jest plus 2 wyczuwalne. Chociaż tutaj jest trochę cieplej w tej chwili, ale mimo wszystko jest zimno, była mgła. Obok pola namiotowego w Seydisfjordur, gdzie jesteśmy obecnie, był bar, w którym była muzyka. Stwierdziliśmy, że dziś nie nocujemy na polu namiotowym, tylko jedziemy dalej. I właśnie zwiedzamy, bardzo ciekawe miejsce znaleźliśmy. I jak dojdziemy 700 metrów znowu pod górę, słuchajcie, taki mam bootcamp, normalnie takie mam ćwiczenia, jak wrócę, to jak atleta. Co będzie jadko atleta później, bo będzie głodny po tym biwaku jednak. Ale nie jest źle, jest bardzo dobrze. Także zaraz zobaczycie niespodziankę z Seydisfjordur. Miasta na Islandii, do którego przypływa prom z Danii i można samochodem się tutaj dostać. Ja to bootcamp robię, a ty teraz już nie nadążasz za mną, no. No chodź, chodź. No, tak, będę lecieć. Ja mogę przyspieszyć. No, jak ty przyspieszysz, to jak motorówka. Też nie mam siły tak lecieć. O, i tak dobrze mi idzie. Idziemy, jeszcze idziemy. Cały czas jest stromo. Pięknie widać Seydisfjordur. Przed nami kamienie, takie same jak na torach kolejowych. O Jezu, ślisko, mokro, ale idziemy,
bo tam czeka bardzo fajna rzecz. Trzeba tam wejść o 1 w nocy. No. No, doszliśmy do tablicy informującej, że jeszcze 2 km pod górę. Żartuję. Doszliśmy do tablicy informującej o tym ciekawym miejscu, które wygląda jak zupełnie z innej planety, jak nie z tej Ziemi, i zostało wybudowane przez architektkę tutejszą, lokalną, i służy ono do wywoływania echa. Echa, dlatego jest tak wysoko położone, żeby nie przeszkadzać innym. Widzicie, jest prawie 1 w nocy, albo już 1 w nocy, i mamy dzień. Wchodzą więc do środka i... Halo! Halo, halo! La, 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 la. Ale fajnie. Halo. 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 Tu Wenus północy. Prawie o północy, gdyż jest 1 w nocy. La 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 ri. La 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 ra. Przyznacie sami. Efekt akustyczny jest jak najbardziej. Ciekawe miejsce. Także jeśli przypłyniecie do Seydisfjordur, od razu się tu udajcie na wycieczkę, żeby zobaczyć tą budowlę i ją przetestować. Tak jak właśnie ja przetestowałam przed chwilą. A z tą tablicą nie kłamałam, gdyż widzicie, tu jest faktycznie tablica, że Nointa Kloif jest za 2 km. Nie wiem, co to jest. Nie mam jak sprawdzić, ale sobie strzeliłam i wywróżyłam sobie te 2 km jednak były. Szanowni Państwo, więc żegnam się z Państwem w dniu 3 dzisiejszego odcinka naszego YouTube'owego. Dzień 3 zakończył się właśnie spektakularnym echem, pięknym echem. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, łapka do góry, komentarze na dole. Pozdrawiam Was, Wenus Północy, cześć!